Witam Was. Pokażę Wam dzisiaj, co się może stać, gdy niechcący ułamiemy pęd ustorczyka. Takie coś stało się mojej mamie. Przy podlewaniu całkowicie ułamała pęd kwiatowy temu ustorczykowi, ponieważ nie umiała odróżnić pęda od korzenia i włożyła do miski z wodą bardzo dużo roślin naraz. Widzicie, tu jest miejsce złamania. Tutaj. Trzeba się dokładnie przyjrzeć, ale właśnie w tym miejscu, skąd wychodzi ten nowy pęd, był ułamany stary pęd. Teraz złapałam ostrość. To widać, że tu właśnie był ułamany pęd. I z tego miejsca złamania roślina wypuściła jeszcze nowy pęd. I to taki duży, ładny, mocny. Oczywiście trochę słabszy niż pierwszy pęd i nie jest taki bardzo wysoki, ale jeszcze bardzo, bardzo ładny. I jestem bardzo zaskoczona. Teraz lepiej widać, że to jest właśnie ułamany pęd i z miejsca złamania wyrasta nowy pęd. Tak wygląda ten storczyk w całej okazałości. Ja już kiedyś nagrałam podobny film. Co się może stać, gdy storczykowi złamie się pęd kwiatowy? Taki miał tytuł. Więc no może stać się to, że on jeszcze na tym ułamanym pędzie jeszcze raz zakwitnie. Gdy będziesz go we właściwy sposób pielęgnować, to takie coś się może stać. To jest już stara roślina, ona ma 4 lata. To jest dosyć mocna roślina. W jaki sposób pielęgnuję moje storczyki? Opowiadam na innych filmach i odsyłam do nich. Storczyk Phalaenopsis może wiele razy kwitnąć na tym samym pędzie. Wypuszcza nowe pędy z uśpionych oczek. O, tutaj jest uśpione oczko. Tu jest uśpione oczko. Czyli z tych oczek storczyk może jeszcze wypuścić nowego pęda lub keiki młodego storczyka. Dlatego też, jeśli niechcący ułamiesz pęd kwiatowy u storczyka, to nie przejmuj się, bo jest duża szansa, że on ci ponownie zakwitnie. Na tym kończę ten film. Jeśli uważasz, że publikuję wartościowe treści, warte oglądania, to zasubskrybuj proszę mój kanał i zostaw łapkę w górę.